where the hoes, homie. Yeah, whatever. You ain't gotta like it, cause the hood don't love it. Watch a young nigga show his ass on public. Cześć, ja jestem Sarcz i witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w GTA 5. Dzisiaj przygotujemy się do wielkiego skoku, największego skoku w tej grze i największego skoku w życiu naszych bohaterów. I żeby to zrobić, no to po pierwsze musimy się udać tam, gdzie jest ta literka H i tam zabierzemy sobie pojazd z kolczatkami. A oprócz tego musimy zdobyć też trzy auta, trzy gantlety tak zwane. I dostaliśmy tutaj ostatnio, ja się tutaj na chwilę zatrzymam, dostaliśmy ostatnio od Lestera wiadomość z lokalizacją tych samochodów. Niestety ta lokalizacja nie była tak dokładnie podana, to znaczy mamy tylko i wyłącznie same, jak widzicie, zdjęcia, nie ma nic podane na mapie. Dlatego ja poza nagraniem dowiedziałem się, gdzie są te auta i dzięki temu od razu wiem, gdzie już mam jechać. Tutaj jest na przykład pierwsze auto na piętrowym parkingu i to, ten piętrowy parking jest całkiem niedaleko. Tyle tylko, że jeszcze bliżej będzie inne autko, które znajdziemy tutaj bodajże na tej ulicy. Więc akurat kawałek dosłownie drogi przed nami. Ruszajmy więc tam. W ogóle zobaczę jeszcze raz to zdjęcie. Które to będzie? Czy to będzie te drugie zdjęcie? Jakieś sklepy dla snobów i przy hotelu Templar. Zaraz zobaczymy, która to jest fotka. W każdym razie udajmy się tam i zobaczymy te auto i wtedy je zabierzemy. Następnie będziemy musieli je odwieźć w wyznaczone miejsce i tak całą operację będziemy musieli powtórzyć 3 razy, bo ogólnie 4 auta są nam potrzebne, ale my zdobędziemy 3, bo już jedno zdobył Lester. No i właśnie, tutaj jest ten Gantlet, to jest bodajże to auto, to jest przy takim miejscu, możecie sobie w razie czego zapamiętać, w razie jakbyście wy mieli problemy ze zlokalizowaniem tego. Chociaż, tak jak mówiłem, jeśli macie lepszego hakera do tej misji wybranego, to wtedy on wam pokaże bardziej dokładną lokalizację. Ja musiałem się opierać wyłącznie na tych fotkach. Okej, zabierz wóz do ucieczki do Los Santos Customs. No i tak jak mówiłem, jest to Gantlet i tam będziemy musieli ten wóz zmodyfikować odpowiednio, żeby się nam nadawał do ucieczki. Tak jak zresztą mówił w poprzednim odcinku Lester. Więc myślę, że to wszystko sobie właśnie zrobimy w tym materiale, czyli właśnie zabierzemy te trzy wymagane auta, a oprócz tego udamy się tam, gdzie jest pokazane na mapie i w następnym odcinku byśmy wykonali ten wielki skok, a w jeszcze następnym zakończylibyśmy sobie już grę. Więc prawdopodobnie jutro możecie się spodziewać już zakończenia tej gry. Z jednej strony poznamy zakończenie, ale z drugiej trochę szkoda, że to już koniec naszej przygody z tą grą. No ale cóż, tak jak ja mówiłem na początku tej serii, pokazałem już wam właściwie wszystko, co chciałem. To znaczy, oprócz misji głównych pokazałem wam większość zadań pobocznych z cyklu Nieznajomi i Dziwacy. Wprawdzie jakieś tam pojedyncze jeszcze misje zostały, ale to są te misje znajdźkowe, to znaczy chyba to są misje dla Trevora, w których to musimy znaleźć te jakieś specjalne rzeczy dla tamtego staruszka. Oprócz tego jeszcze były jakieś misje, w których musieliśmy zabić określone cele dla tej kobiety, którą znaleźliśmy na tych bezdrożach właściwie na początku, kiedy tylko poznaliśmy Trevora. Więc to są misje, w których po prostu musimy dojechać na miejsce i coś zabrać albo kogoś zabić, więc uznałem, że są one na tyle powtarzalne, że nie byłoby zbyt atrakcyjne dla was do oglądania, gdybym je ciągle wykonywał. Więc już sobie je odpuścimy i skupimy się całkowicie na zadaniach głównych. Patrzcie, tutaj przygotowanie do napadu, 11 tysięcy aż. No ale musimy to zakupić. No i opuszczamy Los Santos Customs i zawieziemy to auto w wyznaczone jakieś tam miejsce. Zabierz pojazd do kryjówki, to jest akurat niedaleko stąd, więc nie będzie problemu. Tak więc kontynuując mój wątek, większość tych misji takich z cyklu Nieznajomi Dziwacy wam pokazałem.
Właściwie same te najciekawsze wam właśnie zaprezentowałem, a jedynie te pozostałe, o których wspomniałem, które się właśnie ciągle powtarzają, więc myślę, że nie ma sensu ich wam pokazywać, bo byście się zanudzili prawdopodobnie. A tak, pokazałem wam mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Pokazałem wam oczywiście też wszystkie aktywności, jakie można w tej grze robić. Wszystkie rodzaje sportów, wszystkie różne jakieś poboczne aktywności, typu różnego rodzaju wyścigi i tym podobne rzeczy. Więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego, co tutaj zobaczyliście. O kurczę, chyba tam był wjazd do tego garażu, co? Więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego, co zobaczyliście. Tak jak mówiłem, nie spieszyłem się z tą serią. Ona trwa już ponad 40 odcinków. Teoretycznie wydaje się, że gra nie jest aż taka długa. Ale też z drugiej strony może nie ma co przesadzać. Jest też wiele różnych rzeczy jeszcze opcjonalnych do wykonania. Jeśli ktoś chce zaliczać grę na 100%, to z pewnością spędzi z tą produkcją jeszcze więcej godzin, niż ja tutaj spędziłem. Chociaż mimo wszystko wydaje mi się, że niektóre części GTA były dłuższe, nawet jak się wykonywało tylko fabułę. Tak więc mimo wszystko troszkę pewnie będziemy czuć mały niedosyt. Bo kurczę, w te produkcje się gra naprawdę rewelacyjnie i szkoda, że nie ma jeszcze więcej. Hey Lester, first gauntlet's ready to go. All right, that's good work. No i dobrze, i teraz od razu pojedziemy sobie po kolejne dwa gauntlety. Który będzie bliżej? Zobaczmy. Okej, więc tak. Tutaj, czekajcie, gdzie to jest? Tutaj jest garaż, na którym właśnie jest ten gauntlet 1, ale jeszcze bliżej znajdę inną miejscówkę, tylko muszę ją zlokalizować. Chyba na tej ulicy bodajże. Tutaj właśnie powinniśmy znaleźć następnego gauntleta, więc teraz tam właśnie podjedziemy, a później udamy się do tego piętrowego garażu. No i wszystkie gauntlety będą zebrane. Jak widzicie, też to troszkę trwa, no bo jednak najpierw trzeba pojechać na miejsce, później udać się do Los Santos Customs, żeby przygotować te auta do naszej ucieczki. Musicie tam zwrócić uwagę później, jak sobie będziemy ulepszać, że mieliśmy lepsze koła, które prawdopodobnie nie będą mogły nawet się złapać kapcia po prostu. Znacznie usprawnione opony, więc to nam właśnie pozwoli uciec przed policją, która z pewnością będzie rozstawiać różnego rodzaju kolczatki. No a my w sumie też potrzebujemy właśnie tych kolczatek, dlatego właśnie później, jak już zbierzemy te gauntlety, to udamy się tam, gdzie jest to oznaczone. W ogóle jest to pierwsza misja w tej grze, pod sam koniec gry zauważcie, to jest pierwsza misja w grze, w której nie mamy tak dokładnie pokazanej drogi do celu. Musieliśmy sami to znaleźć na podstawie wskazówek w postaci tych zdjęć. Chociaż z drugiej strony, tak jak mówię, gdybym miał lepszego hakera, to wtedy by to było lepiej pokazane na jakimś skrawku mapy, a może nawet na całej mapie, nie wiem. W każdym razie my akurat wybraliśmy takiego najsłabszego hakera, który jednocześnie weźmie ze swojej roboty najmniej pieniędzy, bo w trakcie samej akcji robota hakera nie jest aż tak potrzebna. Jedynie się tutaj bardziej mógł przydać, ale tak czy siak bez niego sobie też poradziliśmy. I patrzcie, tu jest wjazd w uliczkę. I tu jest ten gauntlet, proszę bardzo. Możecie to poznać po tutaj tych okolicznych sklepach. Electrical Supplies i Los Santos Office Supply Corporation. Więc tutaj znajdziemy kolejnego gauntleta. Będziemy mogli teraz go zawieźć znowu do warsztatu. I cała operacja zostanie powtórzona. Nie jest to może jakoś szczególnie ambitnie tutaj zrobione, no ale jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te misje przygotowawcze do danego skoku nie są niczym odkrywczym i z reguły polegają właśnie na zdobyciu jakiegoś auta. A później jestem strasznie ciekaw, jak ten wielki skok będzie wyglądał. Oczekiwałbym tutaj czegoś specjalnego, w końcu to jest ten ostatni skok w grze prawdopodobnie. Kurczę, mówię prawdopodobnie, a właściwie to na pewno, bo przecież do końca gry mamy już dosłownie parę misji tak naprawdę. Więc to z pewnością będzie ostatni skok. No i kurczę, jestem ciekaw, jak to twórcy tutaj rozwiążą. Fajnie by było, gdyby to było coś z
specjalnego. Właściwie nie wiem, czego się spodziewać. Po prostu chciałbym, żeby w jakiś sposób ta misja się odznaczała od innych. Chociaż też jestem nauczony doświadczeniem, że nigdy nie powinno się mieć też zbyt dużych oczekiwań w stosunku do jakichś elementów w danej grze. No bo czasem później możemy się tylko zawieść. Lepiej się nie spodziewać niczego wielkiego, a później po prostu miło się zaskoczyć. No i proszę, jesteśmy na miejscu. Wjeżdżajmy więc po raz kolejny. I teraz właśnie zwróćcie uwagę na wygląd auta przed i po zakupieniu modyfikacji. Za chwilkę to zobaczycie. Najpierw musimy naprawić pojazd. I patrzcie, tutaj przygotowanie do napadu. O właśnie, zwróćcie uwagę szczególnie na opony. To są właśnie te mega wytrzymałe opony, które nie będą mogły zostać przecięte. No i to nam naprawdę bardzo ułatwi sprawę. W takim razie wyjeżdżamy i spróbujmy dostać się do kryjówki. I spróbuję może dojechać tam bez zadraśnięcia, dlatego że za to chyba otrzymamy wtedy dodatkowy element uprawniający nas do zdobycia złotego medalu za tą misję. Wprawdzie ja zazwyczaj na te złote medale jakoś bardzo nie idę, ale skoro teraz wiemy, co zrobić, to możemy sobie spróbować. Tym bardziej, że to nie powinno być takie trudne, o ile będziemy po prostu ostrożni. Nie można zbyt mocno szarżować i powinno się udać. Och, i chyba kurczę... Aj, to chyba mi policzy pewnie za uszkodzenie auta. Wprawdzie lekko musnąłem ten pojazd, ale zaraz się przekonamy zresztą. No, otwierajcie. Dobra, wjeżdżamy. Zostaw pojazd w kryjówce. No i za chwilę zobaczymy, czy otrzymamy złoty medal. Chociaż podejrzewam, że to nam właśnie zaliczy niestety jako zniszczenie drobne auta. Ukończono. Ani draśnięcia. No właśnie, tak jak mówiłem. Wypasiony. 11 tysięcy dolarów. Czemu tego nie mam zaznaczonego, że on zaliczony? Przecież tyle dolarów... A może chodzi o to, żebym jeszcze jakieś dodatki wykupił? To wypróbujemy sobie to w ostatnim gantlecie. Nie dość, że właśnie kupię te modyfikacje, to jeszcze jakieś pozostałe dodatki, coś sobie zmodyfikujemy. No i teraz pozostaje udać się już tylko do tego garażu, który się znajduje gdzieś tutaj. Więc to jest całkiem niedaleko. Dzwonimy jeszcze do Lestera. Second gauntlet's a go, Lest. Good, we only need one more. Dokładnie, coraz bardziej zbliżamy się do tego, żeby wykonać sobie już całkowicie tą misję z gantletami. I później nam zostanie jeszcze jedna. Tak jak mówię, zrobię sobie skok w oddzielnym odcinku, dlatego że jest to ostatni skok, więc być może będzie trwał on dłużej. A nie chcę też tego odcinka bardzo wydłużać, ale nie martwcie się, bo powinniście jeszcze ten skok otrzymać jeszcze dzisiaj. Więc dzisiaj możecie się spodziewać 4 odcinków z GTA 5. No a tak jak mówiłem, jutro dostaniecie już ostatni odcinek prawdopodobnie serii z Grand Theft Auto 5. No i wiem, że w grze są 3 zakończenia, dlatego ja tam zobaczę, jakie będą wybory i co wybiorę w moim pierwszym podejściu, ale planuję dla was też nagrać oddzielne 2 filmy z 2 pozostałymi zakończeniami. Wyjątkowo, bo zazwyczaj tego nie robię, ale tym razem postanowiłem, bo gra u was wzbudza takie zainteresowanie, że domyślam się, że bardzo dużo osób będzie też chciało tych dwóch pozostałych zakończeń, a akurat w tej części jest podobno tak, że zakończenie jest po prostu zależne od wyboru w ostatniej misji podobno. Więc jeśli tak będzie, to będzie ok. A patrzcie, tutaj losowe zdarzenie. Bożeż, kurde. Mamy kieszonkowca po raz kolejny już, bo kiedyś już mieliśmy gościa. Już w którymś odcinku wam pokazywałem taką misję. To nawet nie wiedziałem, że te losowe zdarzenia się potrafią powtarzać, a tutaj jednak... Oddajmy tą torebkę. No i okej. Niestety straciliśmy przez to pieniądze, no bo na początku zyskaliśmy, zdobywając tą torebkę. Mogliśmy właśnie ją zabrać, nie oddawać torebki, ale
będziemy w tym przypadku mili i torebkę oddaliśmy. Poza tym mam tyle pieniędzy, że naprawdę 2000 dolarów tutaj dla Michaela nie robi absolutnie żadnej różnicy, myślę. I cóż, tu jest chyba wjazd do tego garażu. Albo i nie. Okej, tutaj się jednak to nie otwiera. Dobra, to spróbujemy z innej strony tam zajechać w takim razie. Być może wcześniej, kurczę, minąłem wjazd. Ale nie, czekajcie, tutaj jest, tak czy nie? Tak jest. No i na zdjęciu było pokazane, że ten pojazd jest na samym szczycie. Więc trzeba by wjechać na górę po prostu, prawdopodobnie. Spróbujmy to zrobić. No, tutaj będzie troszkę trudniej zrobić to bez zadraśnięcia. Tylko, że tak jak mówiłem, muszę się po prostu nie spieszyć z tą jazdą. Wtedy naprawdę nie ma problemów, tym bardziej, że nikt nas nie goni. Więc tutaj nie trzeba się jakoś bardzo spieszyć i nie musimy się narażać na jakieś stłuczki. A skoro już jest taka opcja, to postaram się właśnie to zrobić bez jakiegokolwiek zadraśnięcia i może sobie wykonać tą misję na 100%. Okej. I gdzie jest ten pojazd? To chyba ten? Tak jest, patrzcie. Nasz Gantlet sobie tutaj stoi w tym miejscu. Więc podchodzimy i zabieramy. Moglibyśmy teraz sobie tutaj wyskoczyć ładnie i to by było nawet fajne, ale tak jak mówię, spróbuję to zrobić bez zadraśnięcia teraz. Chociaż przed nami, kurczę, ponad 2 km drogi. A więc całkiem sporo. No ale okej, może się uda, zobaczymy. Spokojnie, żeby tylko tutaj nie wjechać na żadną ścianę. Mam nadzieję, że nikt nie będzie akurat tutaj wjeżdżał do tego garażu i mi nie pokrzyżuje szyków. Dobra. Najważniejsze tutaj, żeby się, kurczę, nie wyłożyć. Wtedy będzie ok. Jeszcze żałuję, że twórcy nie zrobili czegoś takiego, że na przykład jak wykonujemy misję na 100%, czyli na złoty medal, to że na przykład nie dostajemy więcej pieniędzy za wykonanie takiego zadania. To by na pewno była dużo większa motywacja do wykonywania tych zadań na 100%, bo w tej chwili to jest po prostu taki aspekt masterowania gry i to wszystko, więc mogą to robić tylko osoby właściwie, które chcą ukończyć grę na 100%, absolutnie ze wszystkim ukończonym. Bo na przykład dla mnie, jako osoby, która chce przejść grę z większością zadań pobocznych, ale niekoniecznie ze zbieraniem sekretów, to nie jest aż taka duża motywacja, no bo większą motywacją byłoby wtedy to, gdybym dostawał więcej pieniędzy za dane zadanie, wykonując go właśnie na 100%. A tak, to właśnie jakoś nie czuję wielkiej potrzeby, żeby tutaj te różne cele poboczne niejako wykonywać. Tym bardziej zresztą, że nie wiadomo na początku, jakie one są i zazwyczaj trzeba jednak wykonać misję ponownie, dopiero wtedy, kiedy poznamy mniej więcej te cele. Chociaż ogólnie te osiągnięcia, które są zaznaczane tymi X-ami, to i tak nie są przecież dokładnie opisywane. To jest jakaś fraza, na przykład bez zadraśnięcia, i musimy się sami domyśleć, co to znaczy. Wiadomo, akurat w tym przypadku mniej więcej wiadomo, że nie możemy się o nic uderzyć po drodze, ale są też inne takie frazy, które nie do końca wiele nam mówią i musimy jakoś tutaj mniej więcej sami się zorientować, co i jak. Teraz w ogóle mi się przypomniało, że w przypadku tego drugiego auta to i tak tego nie mogłem wykonać bez zadraśnięcia, bo przecież w trakcie dojazdu tutaj ja się trochę podniszczyłem. To auto było troszkę zniszczone, a teraz jest idealnie nienaruszone. Dobra, przygotowanie do napadu i właśnie spróbujmy kupić coś jeszcze, co? Jakieś dodatki. Mamy pancerz, 5000, kuloodporne opony, ale patrzcie, to jest wszystko... To jest wszystko to, co niby już powinienem mieć. Turbo, kuloodporne opony i przyciemnione szyby. Wykupiłem to, żeby właśnie zobaczyć, czy dostanę tamte specjalne osiągnięcie wymagane do zrobienia tego na złoty medal. Powinienem chyba dostać. No i teraz tylko uważajmy, żeby w trakcie tej drogi o nic tutaj się nie potłuc. Czekajcie, przejdźmy sobie tutaj tędy. Nie jest to zbyt daleko, więc mam nadzieję, że nie nawalę tutaj. Spokojnie sobie jedziemy ulicą. I myślę, że jakoś powinniśmy się z tym uporać. Dobra.
A później, tak jak mówiłem, pozostanie jeszcze tylko jedna misja i na tym sobie odcinek zakończymy. Okej, ale kurczę, już teraz powiem wam, że jestem strasznie nakręcony na to zakończenie, żeby to poznać. I nie wiem, czy właśnie nie nagram już teraz 3 odcinków z rzędu do końca gry po prostu, bo naprawdę nie mogę się doczekać, aż poznam zakończenie tej historii. Oj, i wiecie co? Na wszelki wypadek to ja wjadę sobie tutaj. I zaparkuję od tej drugiej strony. No bo nie chcę tam się o nic potłuc. Spokojnie wjeżdżamy. Zostaw pojazd w kryjówce. I to nam powinno zapewnić wykonanie tej misji na 100%, a więc na złoty medal. Za chwilę jeszcze zobaczymy. Czekamy na podsumowanie. Powinniśmy wiedzieć więcej. Widzicie, tak jest. Mamy wypasiony, czyli teraz wydałem jeszcze więcej pieniędzy, a więc ta ilość gotówki pokazała mi, ile ja wydałem, czyli wtedy wydałem 11 tysięcy, ale to nie wystarczyło, żeby zaliczyć te osiągnięcie wypasiony. Musiałem wydać więcej, ale też nie wiemy oczywiście ile. Dlatego też wykupiłem wszystko, co się dało, praktycznie, i to wystarczyło. Third and final gauntlet, primed and ready. Okay, now we just need the stingers and we're set. No właśnie, musimy jeszcze te kolczatki zdobyć. Dlatego też zaznaczymy sobie nasz kolejny cel, ostatni już w tym odcinku. I to będzie na tyle, myślę. Też to nie jest daleko. W tym momencie obracamy się po dość małym obszarze, szczerze mówiąc. Okej. Ale też a propos obszarów, po raz kolejny trzeba pochwalić tutaj twórców za to, jak bardzo jest to rozbudowany świat i co najlepsze, nie dość, że jest rozbudowany, to jeszcze nie jest rozbudowany sztucznie. To znaczy nie jest tak, że mamy tutaj ogromny świat, w którym nic się nie dzieje. Tutaj naprawdę każdy kilometr kwadratowy wydaje się być dopieszczony. Co ja mówię kilometr? Metr kwadratowy wydaje się być idealnie przemyślany i dopieszczony do granic możliwości. Naprawdę, jeśli ktoś chce się pobawić tą grą na tyle, żeby na przykład poznać dokładnie nie tylko miasto Los Santos, ale całą wyspę, po jakiej tutaj poruszamy, to naprawdę bardzo dużo godzin tutaj z tą grą można spędzić i to jest na pewno taka produkcja, po której zakupie nie będziecie żałowali ani jednej złotówki. O ile oczywiście taki gatunek gier lubicie, ale to już inna sprawa. Dobra, i tutaj musimy ukraść właśnie furgonetkę policyjną. Przejdziemy sobie po prostu tutaj, co? Pewnie to mi się nie otworzy. Ale możemy to zrobić po prostu tak, że ja tam się wespnę na górę. Patrzcie, tutaj damy radę bez problemu. I sobie stąd wyjedziemy, tylko że tu jest oczywiście przeciwnik, jakiś policjant zapewne. Anton Baudelaire, yeah, a lot of buzz. They're talking statues. It's an art house turkey? You're kidding me. The trailer was hot. I was gonna say it'd open around 20 mil, climbing when it went wide. But if the reviews aren't good. Yeah, it'll open at 10 in lifetime, maybe 20, 25 max. What do they spend on marketing? Worldwide box office might be better. Yeah, let's see it anyway. I'll pick you up at your place. I'll bring a new draft to my script. I solved my act 3 issues. No proszę, przy okazji sobie podsłuchaliśmy rozmowę policjanta, jak gadał o filmie, którego producentem jest Michael, czyli o tym filmie Krach. Załatwiłem go po cichu, żeby nie było kłopotów, ale myślę, że i tak pewnie nas tutaj policja będzie gonić, chociaż być może to, że go załatwiłem po cichu, sprawi, że nie będziemy mieli wcale ogona. To nam jeszcze bardziej ułatwi sprawę i spowoduje, że kurczę, wystarczy tylko dojechać i będzie chyba tyle. Patrzcie. No proszę, bo tak to jestem pewien, że koleś by się zorientował na pewno i wtedy bym miał ogon. Musiałbym najpierw zgubić policję i dopiero wtedy udać się do kryjówki. A tutaj proszę, alternatywny sposób na wykonanie tego zadania i powinno się udać. Czekajcie, tutaj wjeżdżamy. Też spróbuję może bez zadraśnięcia, może też będzie jakieś specjalne osiągnięcie za to. Kto wie. Wyjdź z furgonetki policyjnej. I to zakończy nam sprawę. Musimy jeszcze tylko przedzwonić do Lestera i powiadomić go o tym, że wszystko już jest gotowe. Kolczatki. W
Widzicie? Ani draśnięcia. I jeszcze też musieliśmy to wykonać w jak najkrótszym czasie. A z pewnością, gdyby mnie goniła policja, to byłoby dużo trudniej, więc widzicie, dzięki temu wykonałem kolejne zadanie na złoty medal. Bardzo dobrze. A tymczasem, Michael, przydałoby się, żebyś zadzwonił do Lestera. No właśnie, o tym mówiłem. Lester, I got the spike strips we need. Excellent. I'll let the others know we have everything we need. We'll meet at the strip club. Okej, okay, w klubie ze stripteasy mamy się spotkać, ale nawet jeszcze, szczerze mówiąc, nie zdążyła mi się zaktualizować mapa o taki znacznik. Czekajcie, w ogóle, gdzie ja teraz jestem, bo... No właśnie, tam mamy Ammunition. Jeszcze w sumie zanim zakończę odcinek, to przejedziemy się właśnie do Ammunition. O, dopiero teraz się pojawił znacznik misji. Przejedziemy się do Ammunition... O kurde, tutaj się na mnie rzucili. Przejdziemy się do Ammunition i wykupimy sobie kamizelkę kuloodporną, a także po prostu trochę broni. Bo ostatnio kupowaliśmy chyba jako Franklin, więc teraz też warto w ten sposób podpakować Michaela. Czemu by nie? Przecież mamy tutaj tyle pieniędzy, że warto. Przejrzyjmy opancerzenie. Ale nie, patrzcie, ja mam opancerzenie już. Mam pełny pasek, tak czy nie? Tak jest. Nie wiem nawet kiedy to zdobyłem, ale okej, okay, tylko że nie mam niestety pełnej energii życiowej. No ale dobra, tutaj wykupimy sobie te rzeczy. Patrzcie, minigun. A czemu by nie? Naboje. Kupmy ile się da. Wow, jest tego sporo, naprawdę sporo. O kurde, naprawdę tyle aż? Patrzcie, teraz się wzbogacimy, kurde. Nie wiem właściwie po co mi aż tyle, ale okej. Okay. 9999 to jest maksimum. No i okej, okay. Granatnik też się przyda. Uchwyt, niech będzie uchwyt jeszcze i to wszystko. Rakietnica, czemu by nie? Rakiety też kupimy. Nie ma to jak się wzbogacić tuż przed misją. Karabin maszynowy. Naboje oczywiście też. Powiększony magazynek. Same tu jeszcze mamy. Bojowy karabin maszynowy. Też kupmy jeszcze trochę naboi. Boże, ile tu można mieć naboi? Nawet nie potrzebuję tylu. Powiększony magazynek, uchwyt. Oj, nie, kurde, zdjąłem to chyba. Okej, okay, teraz jest okej. Okay. No i dobra, ciężki karabin snajperski. Wow, ja mam tyle naboi do tego? Naprawdę? Chyba jakiś bóg, bo to jest raczej ilość naboi do karabinu przecież. No ale dobra. Najwyraźniej do snajperki jest ten sam typ naboi, o dziwo. Co my tu jeszcze mamy, czego nasza postać nie posiada? Obrzyn. Czemu by nie? Wprawdzie strzelba tłokowa według mnie jest lepsza, ale jeszcze lepsza jest strzelba szturmowa. To sobie weźmiemy. Wykupmy tutaj naboi jeszcze trochę. Powiększony magazynek, uchwyt. I to wszystko. Latarki nie potrzebuję, ani tym bardziej tłumika. SMG, kompaktowy SMG, też niech będzie. Dobra. No i to się nazywa burżuazja. Jeszcze tutaj zobaczmy, czy czegoś nie mogę kupić. A czemu by nie? Nóż, pałka policyjna, pistolet przeciwpancerny, też powiększony magazynek. Wiem, że tego nie będę używał, ale lubię sobie mieć postać podpakowaną na maksa. Gaz łzawiący, proszę bardzo. Granaty, bomby przylepne, tego kupię troszkę więcej. Kanister. No i okej, okay, to będzie w takim razie wszystko. Tak jak mówię, nie mam pojęcia po co to zrobiłem, bo nie było mi to absolutnie do niczego potrzebne, ale co mi tam. No i kurczę, tutaj powinienem móc chyba napić się czegoś i dzięki temu jeszcze zregeneruję sobie życie prawdopodobnie. Tak czy nie? Już nie pamiętam, czy tak tutaj to w tej części też działało, ale chyba tak. Dokładnie. A więc życie na maksa. Pancerz na maksa, wszystkie bronie wykupione, więc myślę, że jesteśmy idealnie przygotowani na nasz ostatni skok w tej grze, do którego już teraz serdecznie zapraszam. Tak jak mówiłem, jeszcze dzisiaj zobaczycie odcinek właśnie z tego skoku, więc mam nadzieję, że będziecie oczekiwać. Do usłyszenia.